Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku porównamy sobie niedawno zakończoną operację Shattered Web oraz operację Hydra, która miała miejsce w 2017 roku i porozmawiamy o tym, czy ponad dwuletnie prace nad operacją Shattered Web uczyniły ją lepszą od operacji Hydra. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku do wygrania macie MP9 Hydra, jedyne co trzeba zrobić to oczywiście zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem oraz napisać w komentarzu, która operacja według was była lepsza. To tyle tytułem wstępu, a ja teraz zapraszam do oglądania. Case.pl, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus, nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case.pl, otwieraj skrzynki za PSC, blik, SMS, przelew. Link w opisie, polecam. A więc jak możecie wiedzieć, operacja Shattered Web dobiegła już końca. Możecie pochwalić się w komentarzach, jaki stopień żetonu udało wam się zdobyć. Mi osobiście udało się wykonać wszystkie misje z tej operacji, co skutkowało odblokowaniem diamentowego żetonu operacji Shattered Web, gdzie przechodząc już do pierwszego porównania obu tych operacji, diamentowy żeton z tegorocznej operacji w mojej opinii, jak i w wielu graczy, prezentuje się fatalnie i jest zbyt mocno podobny do żetonu srebrnego. W operacji Hydra żetony te bardzo się różniły i z pewnością pomylenie diamentowej odznaki ze srebrną jest wręcz niemożliwe. Generalnie co do żetonu z operacji Shattered Web, jeden gracz zaproponował nowy wygląd owego żetonu, który w mojej opinii prezentuje się znacznie lepiej niż ten zafundowany przez Valve. Możecie podzielić się swoją opinią na ten temat w komentarzu. Według dużej ilości graczy w samej operacji Shattered Web bardzo brakuje większej ilości misji fabularnych i kooperacyjnych oraz samego dzienniczka operacji, jak miało to miejsce w operacji Hydra. W tegorocznej operacji otrzymaliśmy jedynie dwie misje fabularne, jedną w pierwszym tygodniu trwania operacji, zaś drugą w ostatnim, 16 tygodniu. Wiele graczy, w tym ja, czuje dość spory niedosyt, jeśli chodzi o misje fabularne. Zastępując misje fabularne w operacji Shattered Web pojawił się Battle Pass rodem z Fortnite, w którym na każdy tydzień trwania operacji były przygotowane misje na każdym z trybów, jakie są dostępne w CS-ie, gdzie po zdobyciu danej ilości gwiazdek, gdzie same gwiazdki można było oczywiście zakupić, otrzymywaliśmy dany item przypisany do danej ilości gwiazdek. W moim odczuciu pojawiała się straszna monotonność, wykonując co tydzień praktycznie te same zadania, tylko ze zmianą broni względem poprzedniego tygodnia. W operacji Hydra, oprócz misji fabularnych, mieliśmy przygotowane specjalne tygodniowe zadania, które zmieniały się co tydzień. Dodatkowo w tegorocznej operacji do CSGO nie zawitał żaden nowy tryb, jak miało to miejsce w operacji Hydra, gdzie do naszej strzelanki został wtedy wprowadzony m.in. skrzydłowy, który zagościł do CS-a na stałe. Dodatkowo w operacji Hydra dostępna była specjalna karta wyników, której statystyki były przypisane do naszego żetonu z tejże operacji. Niby to taka pierdółka, ale w moim odczuciu bardzo mi tego brakowało. Porównując obie operacje, jedna rzecz się nie zmieniła. Nowe skrzynki wraz z nowymi skinami i chęć coraz to większego zarobku na graczach, wprowadzając w tegorocznej operacji model do agentów, a następnie naszywki na nich. W ogólnym rozrachunku według mnie operacja Hydra jest znacznie lepsza niż tegoroczna operacja Shattered Web. Dużym czynnikiem, jaki wpłynął na moją decyzję, jest mała ilość misji fabularnych, nad którymi najbardziej ubolewam. No i co, to by było na tyle, możecie dać znać w komentarzu, która operacja według was była lepsza. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.